Dzień dobry. Proszę Państwa, bardzo ciekawy zestaw cech probierczych. Chciałem Wam go pokazać, bo ten zestaw pozwala nam bardzo dokładne wydatowanie obiektu. To jest naszyjnik z pereł, to jest naszyjnik ze złotym zapięciem 18-karatowym. Bardzo fajne perły, bardzo dobra jakość. Może nie najwyższa, ale to mimo wszystko jest to, co... To jak to powinno wyglądać, to jak perły powinny wyglądać w biżuterii. No i tak, na zapięciu jest cecha wspólna, czyli cecha konwencyjna, wskazująca, że to jest złoto 750, cecha z wagą. Obok niej znajduje się cecha importowa, która była stosowana przez probiernię w Londynie w latach 1906-1998. Cechy konwencyjne w Wielkiej Brytanii były używane od roku 1976. Więc mamy już zawężone datowanie, czyli już nie jest to od 1906, tylko od 1976. Czyli pewnie 70 lat zdejmujemy sobie z datowania. Do 1998, ale tam nie ma literki. Literki, która wskazuje datę. Zawsze w probiernictwie brytyjskim były, czy angielskim, były używane literki wskazujące rok cechowania. To jest taki śmieszny rok, bo to jest rok zaczynający się w maju, a kończący w kwietniu. Ale no, wszyscy, którzy interesują się czy to biżuterią, czy wyrobami ze srebra, znają te literki. Tutaj literki nie ma, więc ciekawe, o co chodzi, ciekawe dlaczego. No dlatego, że od roku 1998 zdjęto z probierni obowiązek umieszczania tych liter. Czyli litera może być, ale nie musi. W związku z tym, jeżeli cechę importową z tym znaczkiem Omega, z takimi narożami śmiesznymi, śmiesznie wyglądającymi, takim szlaczkiem, ja wiem, jak to stosowano do 1998 roku, a od 1998 roku można było nie umieszczać literowych oznaczeń roku cechowania, to znaczy, że wyrób ten był cechowany dokładnie w tym roku, 1998. Oczywiście wcale to nie oznacza, że cały naszyjnik pochodzi z tego roku, dlatego że zapięcie sobie zostało wyprodukowane, ocechowane i mogło być zamontowane w innym wyrobie, niekoniecznie w tym naszyjniku, no ale finalnie trafiło do tego wyrobu, który Wam teraz pokazuję.